Witajcie rezydenci, rzuciliście na propozycję na materiał, więc w dzisiejszym filmie prezentujemy kolejną, mocno charakterystyczną dla czwartej części Resident Evil postać. Mimo niepozornego wyglądu, 20-letni Ramon Salazar to bardzo wpływowy mężczyzna, mający kluczowe znaczenie dla odrodzonego kultu Los Illuminados. Zaczynamy. Ramon urodził się około 1984 roku i w dość młodym wieku stał się ósmym kasztelanem zamku. Wywodził się z arystokrackiego rodu Salazar, który sprawował władzę nad rolniczym regionem położonym w Hiszpanii. Dorastał w samotności. Jako władca nie był zbyt szanowaną personą wśród lokalnej społeczności, w przeciwieństwie do pierwszego kasztelana rodu. Zapewne zarówno przez swój młody wiek, jak i brak doświadczenia nie wzbudzał zbytnio sympatii. Stał się on idealnym celem dla Osmunda Sadlera, który pod przykrywką proroka, świętego mężczyzny i dobrodusznego człowieka stał się liderem odrodzonego kultu Los Illuminados, a także poniekąd zastępczym ojcem dla Ramona. Ród Salazara od pokoleń chronił ludzkość przed plagami, czyli pasożytniczymi stworzeniami. Pierwszy kasztelan rozkazał zamknąć je w jaskiniach z racji ich plugawej natury oraz wynaturzenia w oczach religijnych mieszkańców. Sadler, zmotywowany własnymi celami, wywarł presję na młodym wówczas Ramonie, wzbudził w nim poczucie winy za czyny, jakich dopuścił się jego przodek, oraz skutecznie go zmanipulował. Ostatecznie arystokrata otworzył zapieczętowane jaskinie, wyzbył się wiary katolickiej na rzecz kultu Los Illuminados, po czym przyjął dominujący gatunek plagi. Dalsze wydarzenia są już wam znane chociażby z filmu o szefie wioski. Leon wraz z Ashley w wyniku pewnych wydarzeń dotarł do zamku Salazara. Ramon, odkąd przyjął pasożyta do swojego ciała, stał się zagorzałym wyznawcą kultu. Pogrążył się w swojej wierze do tego stopnia, że przestał wychodzić z zamku. Przez to jego ciało stało się blade oraz wyniszczone, a pasożyt, który w nim żerował, skutecznie się do tego przyczynił. Gdy Leon razem z Ashley weszli w głąb zamku, Ramon w sali audiencyjnej w bardzo kulturalny sposób przedstawił się Kennedy'emu, jak na arystokratę przystało. Me llamo Ramon Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. I've been expecting you, my brethren. Salazar nie chciał zbyt szybko zabić Leona, gdyż pasożyt w nim drzemiący miał przejąć nad nim kontrolę, a Kennedy stać się osobistym ochroniarzem Osmunda Sadlera. Jednak priorytetem dla kultu było odzyskanie dziewczyny, więc gdyby Leon zginął, byliby w stanie to zaakceptować. Ramon lubił bawić się z Kennedym. Wiele razy drażnił agenta przez radio, którego łączność zablokował, by ze strony Leona nie wyszły żadne niewygodne informacje na temat kultu. Zastawiał coraz to sprytniejsze pułapki oraz wysyłał coraz to twardszych i liczniejszych przeciwników. Zabawa jednak trwała tylko do czasu. Salazar, przyzwyczajony do szacunku wobec jego persony, w pewnym etapie był już rozdrażniony ciągłymi odzywkami Kennedy'ego. Osobisty ochroniarz Ramona, Verdugo, miał wyeliminować Amerykanina. No more games! Kill him! Dla doświadczonego agenta Verdugo nie stanowił większego zagrożenia. Ashley, by stać się Ganado, musiała przejść specjalny rytuał, dlatego Ramon udał się na szczyt wieży. Leon, przebijając się przez licznych kultystów, dotarł tam również. Podczas krótkiej wymiany zdań z arystokratą ukrócił zapędy Salazara i przebił jego dłoń, chcąc przy tym sprawdzić, czy da się go zranić. Ramon w szoku i bólu wraz z drugim Verdugo udali się na szczyt wieży, gdzie znajdowała się również królowa plaga. Leon był nieugięty, skutecznie stawiał opór wszystkim przeciwnościom, jakie sprezentował mu Ramon. Salazar postanowił więc posunąć się do ostateczności. W akcie desperacji i pragnienia śmierci Kennedy'ego rozkazał królowej plag pochłonąć siebie razem z Verdugo. Po krótkiej chwili powstał odrażający jeden organizm, zdolny pokonać niepowstrzymanego Leona. Thank you.
Ramon Salazar po przemianie sam w sobie nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem. Może on natychmiastowo zabić naszego bohatera dzięki głowie Verdugo, ale wystarczy zeskoczyć poziom niżej, by łatwo uniknąć śmiertelnego ciosu. Poniżej wałęsają się pojedyncze pasożyty, którymi gracz nie musi zbytnio się przejmować. Salazar będzie starał się chwycić Leona swoimi mackami, lecz sprawny gracz może uniknąć ciosu wciśnięciem odpowiedniej kombinacji. Mamy możliwość pozbycia się macek na krótką chwilę, jednak lepiej skupić się na słabym oku Verdugo, po czym ostrzelać odsłonięte ciało Ramona. Jeśli masz problem z pokonaniem Salazara, odsyłamy do tego filmu. Całkiem prawdopodobne, że królewska laska, którą znajdziemy w grobowcu w rozdziale 4-3, należy do przodka Ramona. Oprócz tego w grze możemy znaleźć koronę rodziny Salazara. Posiada ona dodatkowe dwa miejsca na klejnoty oraz widnieje na niej herb rodzinny. Jest to najdroższy skarb w całej grze. I'll buy it at a high price. Ramon często używa wobec Leona zwrotu panie Kennedy. Jest to nawiązanie do filmu Matrix, gdzie agent Smith zwracał się do Neo per panie Anderson. W jednej ze scen przerywnikowych Salazar stara się zabić Leona poprzez kolce wystające z sufitu. By łatwo uniknąć tej zasadzki, wystarczy przed wejściem do pomieszczenia ustawić się tak, by zestrzelić 4 punkty połyskujące na suficie. Broken Butterfly to pamiątka rodziny Salazarów. Wyjaśniłoby to, dlaczego znajdziemy ten rewolwer w zamkniętej skrzyni podczas eksploracji zamku. Po pokonaniu Salazara w edycji HD Resident Evil 4 możemy odblokować osiągnięcie Upadek Kasztelana. Salazar to jedyny boss w grze, którego musimy pokonać za pomocą broni palnej. Można wyeliminować go za pomocą noża, lecz jest to osiągalne jedynie po wgraniu moda na lewitację. Istnieje możliwość, by zaakceptować wyzwanie pod pewnymi warunkami. Obalenie głowy Verdugo za pomocą samego noża jest możliwe, lecz Ramona musimy już ostrzelać. Całkiem możliwe, że to tylko zbieg okoliczności. Urodzony w Hiszpanii scenarzysta i reżyser Ramon Salazar mógł być inspiracją do nazwania Małego Człowieczka w czwartej części. Może twórcy Resident Evil 4 cenili sobie kunszt reżysera. Możemy w dość prosty sposób uniknąć walki z Salazarem na szczycie wieży. Wystarczy znać błąd gry z wykorzystaniem Strikera. W ten sposób, bez uszczerbku na zdrowiu i oszczędzając czas, jesteśmy w stanie zgarnąć dużą sumę pieniędzy. Każdy jednak wie, że jest to pójście na łatwiznę. Po co odbierać sobie tą przyjemność na kopania Ramonowi? Ramon Salazar to niewątpliwie postać tragiczna. Młodzieniec, który został omamiony przez człowieka żądnego siły i władzy. Całkiem możliwe, że gdyby nie Osmund Sadler, los Ramona oraz mieszkańców wioski byłby zupełnie inny. Zgodzicie się z nami? Jak jego życie mogłoby się potoczyć, gdyby nie spotkał na swojej drodze Sadlera? Dajcie znać w komentarzach, rezydenciaki. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.